Piotruś już poszedł, nie wiem co on tutaj gadał, dopiero się dowiem w czasie renderowania, także tak to się prezentuje. No jest po prostu Armagedon na podwórku, jest Armagedon. Ogólnie tak, dzisiaj powiem wam jak ja to widzę. Dzisiaj był wyciągnięty rusek, przy rusku założyłem dach. Założyłem dach, wleciała nowa tapicerka z gąbką. Tam delikatnie jakieś mankamenty są niestety, no bo to ja nie jestem tapicerzem. Ale jak na moje to będzie, tam gdzieś niegdzie troszeczkę się posmarszczyło, ale dobra, mniejsza z tym. Dach wleciał, jest przykręcony. Teraz druga sprawa. Została założona przednia szyba, no jest trochę umazana. Umazana jest, ale damy radę, no tu też fuszerka, bo za krótko uciąłem uszczelkę, ale to kupię i tak czarny silikon do szyb i się to tutaj zalepi, żeby woda się nie dostawała do kabiny. Także szyba już jest, to jest jakaś uszczelka bez klinu, coś takiego, no mniejsza z tym. Później ją jeszcze ładnie wyczyścimy, żeby była ładnie na gotowo, żeby nie miała smug, ale to już w późniejszym czasie. Co tutaj jest? W środku jest zrobione tą matą taką wygłuszającą, wyklejone błotniki z jednej i z drugiej strony. Kolejny etap to półka. Kolejny etap to półka na radio. Maluję, znaczy schnie w sumie. W sumie schnie, bo została pomalowana podkładówką, żeby nie rdzewiała. Tutaj na to pójdzie tapicerka. Ona wjeżdża. Wjeżdża nam tutaj na podsufitkę. Po to ona wjeżdża, żeby tutaj wszystko ładnie można było doprowadzić przewody do przełączników i w ogóle instalację elektryczną. I dopiero pójdzie na to z góry dach, żeby był po prostu lepszy dostęp. No i to ułatwi pracę. Kolejna sprawa, jaka tutaj wynika, trzeba by jechać pryskać w pszenicę, bo są chwasty na jednym polu. Jest ogólnie naszykowany roztwór Camaro 0,6 litra na hektar, no to ja dałem troszeczkę więcej, 0,7, tam 0,8 na 250 litrów, tam trochę więcej jest. I tak, co tutaj jeszcze? Jak to się wszystko ma? No tak się ma garaż do tego burdelu, jaki jest odnośnie na podwórku. Przy Maseju wyszedł kolejny mankament taki, że ostatnio nie chciało przebijać z żółwia na zająca i tylko były żółwie. I co się okazało? Rozebrałem elektrozawór i elektrozawór był zacięty, bo już podeszło troszeczkę tam pod niego brudu, jakieś tam opiłki, nie opiłki. I wyczyściłem go i teraz jest wszystko w normie i po prostu teraz będzie trzeba wszystkie zawory potraktować tak samo. To już nagramy osobny odcinek, jak to się robi, może ktoś będzie wiedział, a też nie wiedziałem, ale jakąś tam poradę znalazłem w internecie i po prostu co, udało mi się to ogarnąć, także 350 zł jestem, mam kieszeni, no bo elektrozawór kosztuje tyle, cewka chyba też, czyli łącznie prawie ponad 800 by to chyba kosztowało, jeśli by trzeba było to zmienić na nowe. Do tego dojdą jeszcze tutaj te gałki od lewarków zmiany biegów, trzeba będzie wymienić. Takie owe posiadam, tylko że no trzeba po prostu stanąć tutaj i to zrobić, nie? A na razie nie mam czasu, robię przy tym, chciałem go troszeczkę podrobić i tak to się prezentuje. Co tu jeszcze odnośnie Maseja? Odnośnie Maseja jeszcze będzie trzeba wymienić filtry paliwa, bo one nie były wymienione, i uszczelnić pompę tryskową. Lecimy sobie w pszenicy jeszcze na chwastan, co prawda już pszenica jest dość wysoka, ale do
zobaczymy, czy jeszcze coś wybije, czy nie. Ogólnie tutaj nie, tam bliżej z górki, jak będziemy zjeżdżać, to tam właśnie jest trochę tego chwastu. No, postaramy się go w jakimś stopniu przykłamsić, żeby nie przeszkadzał dalszej wegetacji pszenicy. Warunki jako tako. Jako tako nawet. Są 200 litrów na hektar. Jadę sobie 1300 obrotu, 1400. Trójeczka dla pary, ale trochę więcej. No i tutaj ogólnie to tutaj jest właśnie ten chwast. Zobaczymy, czy go coś przytłamsi. O, są tutaj pole właśnie, o, z tej strony tutaj jest takie. Nie wiem, zobaczymy. Szkoda tej pszenicy, żeby tutaj po prostu nie wpaść. Ale widać, że już gdzieniegdzie już żółknie pszenica, bo potrzebuje wody. Ogólnie to już dość długi czas nie padało. No jest ciężko, jest ciężka sytuacja. Miejmy nadzieję, są jakieś opady przewidziane na kiedy? Na sobotę, na weekend. No miejmy nadzieję, że coś popada. Zobaczymy, tutaj widzicie, jest dość sporo tego chwastu. Zobaczymy, czy go weźmie. Trochę wiecznie, ale lecimy za pogodę, to wyżej, więc to mnie rozchyla bardzo. Ścieżeczka jest. I lecimy sobie. Tam u góry żytko, już jest wykłoszone. Tam oddali jęczmień, też jest wykłoszony. No. Ale ciężko będzie chyba w tym roku z jęczmieniem, bo wtedy, kiedy ziarniaki nalewały, to nie ma tego deszczu, jak wspominałem wcześniej. No nic, zobaczymy. Mamy już opryskane, wracamy. Co ja wam chciałem powiedzieć? No wracamy teraz na bazę i dalej jedziemy z tematem Ruska. O, nie jest ciekawa sytuacja na polach, bo jest właśnie ta. Strasznie widać niedobory wody i na trawie, i ogólnie też w pożar. No. Ale co wam powiem, przełom kosy będziemy robić, będzie przełom przełokosa, ale to już dowiecie się, jak będą sianokosy, jak będą musieli. Co my ciekawego wymyśliliby na tym naszym BGR-ze? Ale myślę, że będzie fajna akcja. Wracam na bazę i widzimy się dalej. Jesteśmy na bazie, coś mi przerwało. Miałem dograć jeszcze, co tu miało być. Tu trzeba wymienić uszczelniacze na pompie, bo się leje z sekcji, co wychodzą. To są takie uszczelki i je trzeba będzie wymienić wszystkie 6, bo ropa po prostu się poci, jak stoi. I tak. A my się... Przepraszam, a my zajmiemy się tapicerowaniem. Okej, wyschło, dobra. Założymy na to tapicerkę i spróbujemy jeszcze zakręcić to na dach. To tapicerka się tworzy, robi się w sumie. Już tutaj mam docięty kawałek. No i teraz trzeba po prostu po kolei dozować klej. To jest klej w sprayu. I kleić takimi
pasami, żeby to ładnie, bez jakichś takich fałd. Wyglądało. Trzeba się śpieszyć, bo to kurde dość szybko zasycha. Ręką ciach, ciach, ciach. Ciach. O. Dogładzić dobrze. I proszę. Elegancja. I dalej. O. Myślę, że już tu no, chyba na raz weźmiemy. To już stanę sobie z tej strony. Dobra. Tak się to prezentuje. Teraz musimy sobie odwrócić i opsa. I przykleić bok. Można sobie coś podstawić. To tam jak się ubrudzi, to się poprawi później. Widzicie? Później sobie naciągniemy tylko. Dobra. Może być. Tu się zaraz wykończy to. No i tak to wygląda. No. No i co, kończymy ten odcinek dzisiaj takich prac koło komina, że tak powiem. Przede mną jeszcze konsoleta do Ruska, także tak, Radico już będzie niedługo grało w nim. Powiem wam, że trochę się nawet Micha cieszy, że jakieś postępy dzisiaj zostały uczynione, żeby po prostu ten oto pojazd mógł funkcjonować normalnie na gospodarstwie, gdyż już drugi sezon go nie ma na kanale, a tak naprawdę to jest podpora tego kanału. No i co? I Radico już jest tutaj. Właśnie co ja tutaj robię? A testuję sobie stare Radico. Tutaj jeszcze kilka, ale niestety pioniera nie działa, bo jest jakaś tam dioda mocy, czy jak coś takiego jest popsute, że przy 20 czy tam 30, że tak powiem, regulacji głośności o tak stopniach, no to zaczyna trzeszczeć i po prostu nie wyrabia. Tak by nie było mocy, radio nie miało mocy, żeby uciągnąć głośniki. No i zostanie to stare radyjko. I co, na pożegnanie zapuszczę wam kawałeczek pioseneczki takiej, akurat o tematyce rolniczej, o. Pewnie znacie. Jak znamy razem za śpiwą, to bo stać się jadymy! Pan rolnik pora poleć.
ciężka praca i od kilku pokoleń. Będzie grało. Dobra, ja się z wami żegnam. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemano!